Słuchajcie, jeżeli chodzi o power loopa, czyli pętlę, jest to typowa akrobacja lotnicza. Mówi się o tym, że w 1913 roku rosyjski pilot na lotnisku w Kijowie zrobił po raz pierwszy, wykonał samolotem oczywiście, pętlę. Polega mniej więcej to na tym, że ciągniemy przepustnicą, czyli gazem, do momentu, kiedy przejmuje nas grawitacja. I ważne jest też to, żeby płynnie sterować nie tylko przepustnicą, czyli gazem, ale też pitch. Pitch to jest wychylenie w osi poziomej, to wychylenie, prawda? Czyli na początku wznosimy się w ten sposób, ciach, ciągniemy przepustnicą, żeby mieć siłę ciągu i w momencie, kiedy już jesteśmy w takim miejscu, kiedy grawitacja nas jest w stanie przejąć, odpuszczamy gaz, przepustnicę, poddajemy się grawitacji i tylko oś pitch wchodzi i wychodzimy z pętli. Jest to łatwiej zrobić niż pokazać. Na początku warto sobie na symulatorze to przećwiczyć. Ja ćwiczyłem na symulatorze kilka dni, a później bez kamery, no i na końcu już z kamerą. Jeżeli nie mamy wyczucia jeszcze w terenie, to warto też lecieć troszeczkę wyżej, nabrać wysokości, przećwiczyć to trochę na wyższej wysokości, bo jedyny problem polega na tym, że zwróćcie uwagę, że od tego miejsca praktycznie kamera jest wychylona też, ta FPV. Nie widzimy gleby. Przez dłuższy czas nie widzimy gleby i nie jesteśmy świadomi, na jakiej wysokości jesteśmy. Czyli świadomość wysokości też bardzo jest tutaj istotna, bo inaczej możemy przy wyjściu z pętli, z power loopa zahaczyć i przeorać. Jeden z prostszych, podstawowych trików akrobacji, jeżeli chodzi o FPV, ale bardzo wdzięczny i fajnie się to ogląda. Fantastyczne ujęcia też powstają. Kolejny raz mamy fantastyczną miejscówkę. Jesteśmy na Małym Giewoncie, czyli Góra Biakło. Niedaleko też Częstochowy. Tam za mną jest fantastyczny las. Widać wyraźnie teraz, które partie są liściaste, które są iglaste. Latamy w genialnym miejscu, ze wzgórza. Jest tutaj mało ludzi, teren nie jest zalesiony. Naprawdę fantastyczny czas, jeżeli chodzi o przygodę i o loty. Tutaj już można było trochę dalej polatać. No dobry jesteś. I diving. Blokowy diving. Jeżeli ktoś jest nowy, ktoś jest młody, ktoś chce zacząć FPV, to bardzo często natrafia na takie komentarze, a ty się nie znasz, albo zadajesz głupie pytanie, bo to jest, to każdy powinien wiedzieć. Na początku research, który kilka lat temu ja musiałem zrobić, no to kosztował bardzo dużo czasu, energii. Dokładnie. No mega. O nie, tutaj jest pięknie. No i technika jest taka, że on bardzo ładnie panuje nad tym. Jak pani widzi, jest w stanie nawet zawisnąć na chwilę. A to jest taki sportowy, wyścigówka taka. Lego. I teraz mamy, widzi pani co? Bo teraz Konrad leciał przez ten las tam na dole. Dobrze mu idzie i widzę, że ogarnia. Te anteny są świetne. Wczorajszy film jest na trzecim miejscu z ostatnich 10. Nie jest taki skandaliczny, to bardziej tutorial, czyli jak zaktualizować punkt bazowy dla aplikacji DJI Fly. Jeżeli chodzi o widok z trzeciej osoby, jak wiecie, zwykle ta kamera, która jest tutaj z przodu na dole, to jest kamerka pierwszej osoby. Druga to jakby ktoś filmował drona, a widok z trzeciej osoby to jest dokładnie to. Tak jakby pasażer sobie siedział na tylnym siedzeniu i widzi mniej więcej ten widok ma podczas lotu, te wszystkie manewry i tak dalej.
jest w stanie to pięknie odtworzyć. Insta360 Go 1 dobrze się nadaje. Konrad mówi, że to wyglądało jak long range, ten statek powietrzny. Musiałem też uważać przy samym starcie, więc startowałem z takiego słupeczka, żeby nie zahaczyć tym czubkiem. Nie? I bardzo spokojne loty, cruising. Ja w tym miejscu nie byłam tak często. Bardziej przypomina mi Dachstein niż Giewont. Nazwana jest Góra Biaków właśnie małym Giewontem ze względu na ten krzyż. Ale jeżeli chodzi o stromiznę z tamtej strony i wspinaczkę, to pamiętam Via Ferrate, robiłem może 3 lata temu na Dachstein. To jest najbliższy lodowiec, jeżeli chodzi o Polskę. 700 km się jechało mniej więcej z Katowic. A fantastyczne były tam wrażenia. Sam wchodziłem, pamiętam. Był lodowiec, miałem też Mavica Pro jeszcze wtedy pierwszego podczas wejścia właśnie na Dachstein. Słuchajcie, dotarłem do miejsca, skąd widać całość. Tam jest zamek w Olsztynie pod Częstochową. Tu jest Mały Giewont, czyli Góra Biakło. A tam za mną są właśnie pasma gór Sokolich. Teraz widzicie całość i widać, jak fajna i stroma jest ta góra. Przepiękna. Mamy tutaj całą ekipę. Robiliśmy pokaz dronowania. Jak wam się podobało? Jak było? Fajnie. Jak latał? Fajnie. Szybko? Wysoko? Jako? Tak. Świetnie. Podobało się dzieciakom. Był jeden 5-calowy i też był pokaz w zasięgu wzroku CineUpem. Jest specjalna aplikacja, która nazywa się SpeedyBee. Dzięki specjalnemu kablowi OTG mogę się połączyć ze swoim dronem. Łączę się. I proszę. I mam wszystkie ustawienia drona. Wow, jak Betaflight. Jak Betaflight, dokładnie. No nie. Mogę sobie dokładnie wszystkie ustawienia, które mam w Betaflightie, poprzestawiać tutaj. O, teraz się rozłączyłem. Tak, czyli potrzebujemy jedynie taki kabelek i aplikację. Tak, aplikacja jest darmowa. Można też oczywiście od nich kupić sobie taki adapter, który będzie przez Bluetootha się łączył lub przez Wi-Fi. Natomiast jeżeli ma się tylko odpowiedni kabel, to można super. Spokojnie. Fantastyczne, Konrad. Konrad na koniec naszej sesji znalazł jeszcze otwór skalny i zaraz będzie tam uderzał. Jest niesamowity, ma energię. Dla niego to jest też jedyny dzień, kiedy może polatać w tygodniu. Szczególnie teraz, kiedy się już robi ciemno. Ale nadal mamy tutaj super warunki. Fantastyczne też wychodzą timelapsy. Bardzo mi się tutaj podoba. Jest kapitalnie. Trochę ludzi od czasu do czasu się pojawia, ale miejsce jest naprawdę mega. Te różnice tutaj poziomów, to, że nie ma tak dużo wysokich drzew i to, że mamy taki kapitalny tutaj klif i właściwie mamy też grań, to pozwala na to, żeby to poszaleć, jeżeli chodzi o drona FPV. Tu mamy jeszcze Hubertusa. Coś pysznego, byście się podzielili. Jak to wyszło? Świetnie, genialnie. Słuchajcie, wracam już powoli. Fantastyczna miejscówka. Polataliśmy kapitalnie. Konrad musiał się zbierać. Ja jeszcze wykonywałem tutaj hyperlapsy, także spędziliśmy tutaj prawie pół dnia. Genialnie. Kolejna fantastyczna przygoda. Pozdrawiam was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Cześć, trzymajcie się, pa.